Państwa bardzo serdecznie. W Dołhobrodach znajdujemy się w pracowni jednego z najwybitniejszych malarzy w Polsce, profesora Akademii Sztuk Pięknych, Stanisława Baja. Dziękujemy Panie Profesorze za zaproszenie. Jest to dla nas zaszczyt, że możemy znaleźć się w tak wspaniałym otoczeniu. Wchodząc tutaj i czując zapach farb, terpentyny, od razu nabieramy szacunku do sztuki. Sztuki przez duże S. To spotkanie jest uwarunkowane też pewnym wydarzeniem, które będzie miało miejsce, mam nadzieję, pomimo pandemii, w grudniu w Janowie Podlaskim, ponieważ odbędzie się Pana wernisaż, za co serdecznie dziękuję. I mam nadzieję, że dojdzie on do skutku. Niemniej jednak, chcąc wyprzedzić troszeczkę obostrzenia rządowe, jesteśmy u Pana i porozmawiamy dzisiaj o Panu. Proszę mi powiedzieć, urodził się Pan w Dołhobrodach. Daleka droga z Dołhobród do Warszawy. Dzień dobry Państwu, kłaniam się serdecznie i miło mi gościć Państwa tutaj w moim takim bardzo intymnym miejscu, w pracowni, w stodole, w Dołhobrodach. A rzeczywiście, z Dołhobród do Warszawy jest dosyć daleko. Kiedyś było trochę bliżej, ponieważ człowiek był młodszy, więc jakby szybciej się wędrowało, jakby droga mijała szybciej. Teraz jest to jednak uciążliwość. Raz w tygodniu muszę odbyć taką drogę do Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziału Malarstwa, do moich studentów. Ale to jest taki teraz obecny jakby skrót. Natomiast rzeczywiście tu się urodziłem poprzez Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Zdałem do Akademii Sztuk Pięknych na Wydział Malarstwa, studiowałem. No i tak jakoś to wszystko właśnie w tych dwóch miejscach przez całe moje już bardzo długie życie się toczy. No, ale ten pomysł na życie, no bo jest to pasja, ale i pomysł na życie też w Pana przypadku pojawił się dość wcześniej, no bo jednak wybór już nawet szkoły średniej, czyli liceum plastyczne w Zamościu, już ukierunkował Pana działania zawodowe. Słusznie, to znaczy jak, tak. Jak to właśnie się wydarzyło, bo większość szukało jakiejś drogi rozwoju swojego, no i będzie jakieś liceum, technikum, szkoła ekonomiczna, jakiś zawód, który daje nam realne zyski w przyszłości. Praktyczność pewną, tak. Prawda? No tak, ale tak jak tutaj w pytaniu padło pojęcie, zresztą bardzo, bardzo ważne i ciekawe, ale ja, jeśli chodzi o mnie, to nie wiem, co to jest. U innych ewentualnie mogę stwierdzić, mam na myśli to pojęcie pasja, prawda? Bardzo lubię, jeśli ktoś ma takie właśnie pasje życiowe, obojętnie jakie, byle do tego miał jakby serce, przekonanie, no i po prostu takie ukierunkowanie, że jednak warto w tym duchu coś robić. I takie coś, taki stan jakby, taka jakby namiętność od początku mi towarzyszy, to nie jest związane tylko z taką przyjemnością bytowania w tej pasji, ale jednocześnie to jest i taka, no już powiem bardzo górnolotnie, też i udręka spora, żeby tą pasję w jakiś sposób możliwie dobry, ciekawy zrealizować. I od samego początku to było, oczywiście różne były pomysły, żeby też tą stronę praktyczną życia w jakiś sposób wypełnić, ale jednak zostałem przy tym. Trochę przypadkowo jestem malarzem i tak przez całe życie marzyłem, żeby być rzeźbiarzem, ale to z pewnych powodów, to zresztą jest to jeszcze trochę dłuższa opowieść na ten temat, nie chcę teraz o tym mówić. Rzeźbiarzem nie zostałem, ale te tęsknoty rzeźbiarskie przez cały czas we mnie są. I może tak, się zniszczą? One w jakiś sposób są, mają swój wyraz, mianowicie gdzieś w tych portretach malowanych mam taką potrzebę i tęsknotę, żeby ta forma rzeźbiarska, bryła nawet rzeźbiarska, żeby ona w jakiś sposób zaistniała. I coś takiego jest, dlatego niektórzy krytycy też i o tym mówią, że mam takie jakby
dwa swoje oblicza w malarstwie oczywiście, właśnie portrety i rzekę Bóg. I to są dwa zupełnie różne światy. Tak przynajmniej o tym mówią. Ja o tym oczywiście trochę inaczej sądzę, ale jest w tym coś i tam właśnie ta potrzeba rzeźbienia gdzieś w portrecie, ona mi się, namiastka to oczywiście, ale się spełnia, bo tam nie ma trzeciego wymiaru oczywiście. Właśnie portrety. Bardzo wiele portretów matki. Rozumiem, że była to osoba, która miała niesamowitą charyzmę, ciepło w sobie, pewną surowość, ale też dawała panu ogromne wsparcie, no bo w tych czasach, w których pan zdawał do Akademii Sztuk Pięknych, mało kto interesował się malarstwem z małych miejscowości, bo rodzice często mówili, a co ty robisz, dokąd idziesz, no, nie wybieraj tego zawodu. A jak było u pana? Czy było to wsparcie matki taty? No tak, i to ja myślę, że to jest w tych takich szczęśliwych, podkreślam, w szczęśliwych rodzinach, to tego typu matczyna, taka opieka, taka aura, ona jest szalenie ważna. Szalenie ważna, ona jakby dodaje takiej wiary w człowieka, dzieciom. No to jest no po prostu taka najprawdziwsza z miłości, myślę. I ja tego doznałem oczywiście. Doznałem, a nawet muszę powiedzieć, że doznaję przez cały czas, ponieważ o tym się nie zapomina przede wszystkim. Czy ma pan jakiś ulubiony portret mamy? To znaczy jedynego to nie, ale jest pewien taki, gdzie w którym nastąpił pewien przełom, pewna decyzja, żeby właśnie ją malować, a nie kogo innego. Oczywiście na to się złożyły też i takie dosyć przykre okoliczności. Sąsiedzi umierali, odchodzili, nie miałem modeli, ale jest taki portret dosyć, teraz z perspektywy czasu, jak na to patrzę, dosyć ważny. On się znajduje w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Tam czasami właśnie jest wystawiony na ekspozycję. Tam jest właśnie tak, myślę, że taki pewien namalowany jej wizerunek dosyć przełomowy, bo jest i surowość, i pewna nostalgia, ale to tak jak mówię, dopiero w perspektywie wielu lat jakby to zobaczyłem, sam siebie zobaczyłem w ten sposób. Jeden z pierwszych takich rzeczywiście w sposób odważny malowany, bo to jest ważne, żeby odważnie namalować, nie sentymentalnie, ale w sposób najbardziej prawdziwy. A czy pana mama lubiła, jak pan ją portretował? Czy się denerwowała? Bardzo dobre pytanie, takie normalne właśnie z codzienności. I teraz tak, w praktyce to jest bardzo różnie. Albo nie ma czasu, albo to, że się sobie nie podoba tak bardzo, ale w tym wszystkim ważna była wiara w to, że to, co maluję, to jest jednak coś warte. I już potem, jak jeździła również na wernisaże, słuchała tego wszystkiego, o czym się mówiło na temat tych portretów, to jakby ufała temu i była oczywiście pełna akceptacja. Natomiast te pierwsze momenty przy portretowaniu niekoniecznie. No chyba nikt z ludzi nie chciałby, chociaż nie, zdarzały mi się takie sytuacje, kiedy ta surowość również była ważna i komuś na tym zależało. Matce niekoniecznie, ale godziła się na to, bo mi ufała. No cóż, pozazdrościć tylko panu, takiej mamy, że pan doznał takich uczuć i takiego wsparcia, bo wielu młodych ludzi w dzisiejszych czasach nie otrzymuje tego od swoich rodziców, co no niestety jest przykre. Ale wróćmy no do tempo portret. Jest też duży tempo czas. Życia jest inne, tak, na pewno. Tak. No. Uwaga na i ta odległość między Dąbrowami a Warszawą też się chyba według mnie zmniejszyła, bo mamy szybsze samochody. A no to prawda. A kiedyś musieliśmy autobusem, pociągiem, jeszcze przesiadki, tak, było to też inne. Ale ciekawe. No na pewno. Ciekawe. Była przygoda, tak? Bardzo lubiłem słuchać na przykład ludzi, jak sobie jechali gdzieś tam, wędrowali o różnych sprawach. A jak już pociągiem się jeździło, i nawet do tej pory, szkoda, że teraz czas pandemii, prawie się nie jeździ pociągami. Lubię słuchać, jak ludzie rozmawiają w przedziale. Można się mnóstwo rzeczy dowiedzieć o losach różnych. Czasami nawet zaczepiam, dopytuję. Bardzo ciekawe są rozmowy właśnie z takimi zupełnie obcymi, ale otwartymi na rozmowy. Szalenie ciekawi mnie to z powodów portretowych właśnie. Można też dostrzec ciekawe twarze.
Ale oczywiście, oczywiście. No to jest w ogóle no fenomenalne, naprawdę fenomenalne. Od bardzo młodych po osoby stare, każda twarz zawiera coś w sobie bardzo interesującego. Wróćmy do portretów. Są to osoby znane, panu bliskie, czy też osoby przypadkowe, gdzieś zauważone, które mają coś ciekawego w sobie. Nie mówię o pięknie fizycznym, raczej o jakimś wewnętrznym, jakiejś iskrze wokół, jakimś ciekawym niuansie w twarzy. No więc tak, zacząłem od tego, że jednak powód malowania portretu był tak, zaciekawienie drugą osobą, tym drugim światem, jaki on jest, taki pewien poważny niedosyt tego, co się ma w sobie, że zawsze jest coś takiego, że w tym drugim to na pewno jest wszystko, co najlepsze, a czego ja nie mam. I to jest jeden to z powodów. Dobro człowieka, ale to oczywiście, bardzo że tak. Ale nastawienie do życia. Ten taki bardzo interesujący drugi świat, który istnieje, a do którego tak naprawdę my nie mamy dostępu. Porozumiewamy się za pomocą słów, ale to są bardzo zdawkowe jakieś takie informacje, zdawkowa wiedza. To jest w sumie niewiele, jesteśmy osobnymi światami, ale człowiek ma w sobie taki potencjał niesamowitej ciekawości, żeby gdzieś tam dotrzeć, żeby tą tajemnicę w jakiś sposób rozwikłać, dowiedzieć się o tym, jak to jest, prawda? To jest taka pozytywna zachłanność, myślę, i to się z tego jakby głównie rodzi. I teraz tak, jak malowałem portrety sąsiadów, to ja ich na ogół znałem z takiej powszechności, z codzienności i to było bardzo ciekawe. I oni też byli niezadowoleni, nie zawsze byli zadowoleni, ale mi ufali, że jednak jak to poszło w świat, to jest czyli coś warte. Przyrzut, jak zobaczył taki sąsiad obraz, to nie no, co ty namalowałeś, nie podoba mi się, tak? No nie, no była krytyka nawet, a zresztą to jest naturalne. Każdy człowiek chce po prostu wyglądać ładnie, no tak jak na fotografii. I tu trzeba powiedzieć, tradycja fotografii chłopskiej, ponieważ ja jestem tutaj właśnie w tym miejscu, w tym mikrokosmosie takim ludzkim, właśnie w kulturze chłopskiej, każdy chłop na zewnątrz oficjalnie chciał wyglądać dostojnie, ładnie i fotografie od połowy XIX wieku, niemal do teraz, oficjalne takie są. Specjalnie się ubierało, koszula, garnitur, krawat, jak ktoś miał, prawda? Elegancko. Dlaczego? Bo to zostaje dla potomności. Dla potomności mam wyglądać elegancko. No, tak mucha nie siada. I w fotografii samych swoich, prawda? Tak, o właśnie, tak jest. To, o, bardzo dobra, właśnie, dobry przykład. No i teraz tak. I to się. Ale skąd to się bierze? Źródłem tego jest, i każdy człowiek to ma, nawet taki, który mówi się, że jest niewykształcony, czy coś najprostszy, z szacunkiem oczywiście w tym momencie o tym mówię, to jest godność ludzka. Godność osoby ludzkiej. Że ja. Taki, jaki jestem, ale przede wszystkim jakby mam pewną wartość. Wartość jako człowieka. I z tego to się bierze. I dlatego też te nieporozumienie, jak kogoś tam się namalowało nie tak, jak trzeba, to doznawał krzywdy. Po dłuższej analizie tego dzieła, tego portretu, dochodzili do wniosku, że jednak ta godność jest w tym portrecie. Ale oczywiście. A na tym mi bardzo zależało. Żeby ta godność jednak była. Ale ta godność. O właśnie, to jest bardzo ważne pytanie. Ta godność również jakby w sztuce, ona według mnie powinna się wyrażać prawdą o człowieku. Nie to, żeby pokazać jego jakąś taką niestosowność, okaleczenie nawet czy coś, ale prawdę, czyli to, co on w sobie ma najcenniejszego, czyli takie prawda, czyli do przodu, czyli pozytyw. Czyli ten błysk wokół. O, tak jest. Panie profesorze, portrety piękne, niemalże rzeźbiarskie, tak jak pan sam to powiedział. Tęsknota za rzeźbą, no ale to nie tylko jeden nurt. Wiele grafik, wiele obrazów olejnych, wiele przedstawień. Czy sztuka jest wizualizacją marzeń? No tak, no oczywiście. No przecież marzenia są po to, żeby je spełniać, prawda?
No po to się marzy, żeby te marzenia w jakiś sposób zmaterializować, prawda? Ale marzenie to jest jednocześnie jakaś taka konkretna forma, jaka ma być przedstawiona, prawda? Jakiś koloryt, światło, apoteoza tego wszystkiego, ale jednocześnie też i prawda, to co powiedziałem, nawet jak jest bardzo przykra, to też jest marzenie, żeby wypowiedzieć je w sposób najbardziej taki autentyczny, niepowtarzalny. A u źródła tej niepowtarzalności zawsze winna być artystyczna, podkreślam, prawda. Dlatego spełnianie marzeń jest jak najbardziej. Ale jeszcze wrócę do portretów. Nie tylko zdarzało mi się malować portrety tutaj te chłopskie, ale malowałem wiele na zamówienie, nawet ciekawe, bardzo piękne panie, które no z racji tego, że jednak byłem przyzwyczajony do takich dosyć surowych portretów, nie zawsze mi te wizerunki bardzo pięknych pań wychodziły i one nie zawsze były zadowolone z tego, no ale cóż, no tak było. Zdarzyło się, że była pani, która powiedziała, absolutnie, nie przyjmuję. Ależ oczywiście, no to były tak zwane artystyczne pomyłki, ale ja zawsze uprzedzałem, znaczy teraz to już w ogóle uprzedzam, że jeśli malujemy portret, szanowna pani, to jak się nie będzie podobał, to się po prostu rozstajemy, miło spędzimy czas i tyle. Ale nie ma nic na straty, ponieważ to doświadczenie, że pewnych rzeczy się... Malowanie portretu to nie jest spełnianie życzeń osoby portretowanej przede wszystkim. Przede wszystkim. No bo tak, ona ma zupełnie inne wyobrażenia o sobie niż malarz, który ją widzi. Choćby nawet nie wiadomo, jak był w niej zakochany i w jej wizerunku i dociekał jej urody. Ale to jest zupełnie inne widzenie. To jest jakby podstawowa sprawa w twórczości. To jest zawsze interpretacja, prawda? Nie wszystkie osoby się na to godzą. No, człowiek sam siebie idealizuje. To jest rzecz też taka naturalna, prawda? Że my siebie idealizujemy. Nie, my jesteśmy piękni, ładni, jeszcze się podkręcamy różnymi malowidłami. No dokładnie, tak. Na świecie. Natomiast, no, taka jest natura ludzka. Natomiast sztuka, malarstwo zwłaszcza, nie lubi tego wyszminkowania. Tak jak powiedziałem, prawda, jakakolwiek by nie była, ona najbardziej przenosi tą wartość tego elementu duchowego, tajemnicy ludzkiej w przestrzeń czasu daleko. Uniwersalizuje to. Jak to jest tylko zamknięte na poziomie tej takiej tylko ładności jednej sfery, bardzo często przepada, oczywiście, że tak. Dlatego jest dużo nieudanych obrazów moich też. Panie profesorze, no wspomniał pan o tych obrazach na zamówienie, portretach, ale też pejzażach. Tak. I teraz kwestia zamówienia. Ktoś przychodzi i prosi pana, żeby pan namalował obraz. I jak mówi, proszę pana, no bo ja potrzebuję do salonu, bo mam taką kolorystykę. No tak się zdarza. Zdarza się, tak? No tak, ostatnio nawet tak jest. No proszę bardzo. A ja myślałam, że do pracowni przychodzi taki delikwent, klient, kupiec. Czy też koneser sztuki, bo no tak. różni ludzie zaopatrują się w obrazy, chcą je mieć z różnych powodów, bo ludzkie potrzeby są różne, więc musimy to uwzględnić, że nie wszyscy robią to dlatego, że bardzo chcą mieć taki obraz tego artysty i cenią, tylko inwestują powiedzmy w przyszłość. Do kanapy na przykład. Jak pan reaguje na coś takiego? Czy rzeczywiście można namalować taki obraz pod potrzeby takiego kupującego? Czy też jest to trudne? Czy po prostu, no słuchaj, chcesz mieć mój obraz? No to proszę bardzo. Wybierz jakiejś to stylistyki. Oferuje, tak? Tak jest. Nie, głównie rozmowa na tym polega, że wybierz sobie taki. Ale ten kupujący zdradza bardzo często, tak jak mówię ostatnio, mam taką sytuację, że pod klimat mieszkania, pod koloryt mieszkania, proszę bardzo, ale ja mu oferuję ileś tam przykładów i sobie możesz wybrać, prawda? Nawet ostatnio przymiarki obrazami się robi w mieszkaniu, ale dla mnie to jest, uważam, bardzo fajna sprawa. To jest też rodzaj takiej zabawy, ale z szacunkiem do tego kogoś. No bo przecież każdy, tak jak powiedziałem, każdy człowiek ma swoje upodobania, swoje marzenia. No przecież on tym samym dekoruje swoje siedlisko, swój dom, swoje mieszkanie. Czyli można powiedzieć, że taka przygoda życiowa. No tak, takie ubogacanie swojego habitatu,
czyli tego miejsca pod każdym względem zamieszkania, no to jest cudowna rzecz. Dobrze, że obrazem, a nie jakimś tam, nie wiem... No dokładnie, o właśnie, bardzo dobrze i to trzeba cenić, ale przy okazji tutaj taki malutki może wyszedł z tego instruktaż jakby tych relacji, ale przy okazji dochodzimy czasami do pewnego konsensusu, że się po trochę tą osobę jak gdyby edukuje, otwiera się oczy na pewne różne inne możliwości. Czyli super. Możemy mieć nadzieję, że polskie społeczeństwo ma wysublimowany smak. Muszę powiedzieć, że ja nie mam dużych doświadczeń, ale czasami amerykańskie gdzieś tam miałem, kanadyjskie. Muszę powiedzieć, że w dużym stopniu ludzie w Polsce, i to niekoniecznie super wykształceni, mają naprawdę niezły gust. To wynika z czegoś, co jest taką jakby naturalną... Słowiańska dusza? Dokładnie tak. Na czym to polega? Żeby tego nie banalizować, na czym to polega? Ot chociażby taki przykład. Zmieniają się w Polsce jak mało gdzie indziej pory roku. Człowiek to widzi, obserwuje, są różnego niuanse, różnego rodzaju kolorystyczne, jest na to uwrażliwiony, a tym samym, jak ogląda sztukę, ogląda obrazy, to to uwrażliwienie przenosi na to wszystko. Także to nie jest, no cała Rosja przecież też taka jest. Ja podam jeden z przykładów, ale który wynika jakby z takiej, z autopsji nanizywania tej wiedzy takiej właśnie codziennej. To nie do końca jest świadome, ale bardzo ważne. To zniuansowanie doświadczenia przyrody w człowieku. Kapitalna sprawa. Czyli już mamy opracowany temat potrzeb kupującego. Ale mamy artystę. Przecież w tym obrazie jest ileś pana. Emocje, doznania, potrzeby, smutki, no bo malujemy z jakiejś potrzeby ducha. Ciągnie pana nad Bóg, do tych ludzi portretowanych. Coś się dzieje takiego, że chcę to robić, tak? Ile pana jest w tych obrazach? Aha, żebym to ja wiedział. No ja nie wiem. Nie, to kategorycznie. Dużo mało? Czy to zależy od pory dnia, od pory roku, od emocji, jakie targają człowiekiem? Bardzo ważne zagadnienie to, o czym teraz właśnie jest w tym pytaniu, bo no chciałoby się, to jest bardziej tęsknota do tego, żeby mnie jak najwięcej zostało. I to jest ważne, ale nie można tego jakby przemądrzyć, przechytrzyć. Tego się nie da przede wszystkim wykoncypować i wykalkulować. To wynika z roboty. Ja zresztą moim studentom to samo mówię. To ma wynikać z pracy. Oczywiście ten element intelektualny jest szalenie ważny, bo on jakby nas w jakiś sposób łączy, o właśnie, łączy, ale też jednocześnie na zasadzie takiego porównań na przykład. Można się porównywać na przykład do wszystkich, którzy przede mną na przykład byli, coś zrobili, namalowali, prawda? Jak ja na tym tle wypadam, czy to moje, to jest podobne do kogoś, czy jest odkrywcze. I tutaj to jest ważne, żeby to zaplecze intelektualne jakby przez cały czas czuwało. To jest taki rodzaj sumienia, nie? Ale to sumienie ma jakby różne jakby płaszczyzny, różne przestrzenie. Ale głównie chodzi o to, żeby poddać się temu procesowi malowania w pełni, niejako żywiołowo i również w takim nawet zatraceniu, że te moje emocje, jakie ja mam w trakcie malowania, widząc motyw na przykład w tej chwili rzeki, to ja po prostu poddaję się temu i posłuchać tego, jak obraz nawet o tym mówi. Nie to, jak ja sobie zaplanowałem, choć takie plany zawsze mam, że na przykład tak. No więc dokładnie, ale te plany na ogół, one muszą być, bo one są takim jakby ogólnym zaprojektowaniem obrazu, czy takiej sytuacji emocjonalnej, jaka ma wynikać z obrazu, na przykład jasny czy ciemny, prawda, to już jest pewien taki kierunek. Natomiast strasznie lubię, jak mi obraz po prostu wywija różnego rodzaju koziołki, robi niespodzianki, a dlatego też was zapraszam nad rzekę. O tej porze, jak ta
rzeka będzie szła do snu, prawda? Czyli jak się będzie zbliżał wieczór i czasami kończę obraz, znaczy kończę, wydaje mi się, że kończę, kiedy już go prawie nie widzę. Niejako obraz sam żyje i potem jest niespodzianka, wraca się do pracowni, albo obraz jest do kitu, do wyrzucenia, albo mnie zaskoczył i strasznie to lubię. To jest najbardziej podniecające, muszę powiedzieć, w malowaniu. Panie profesorze, zanim pojedziemy nad rzekę, jeszcze jeden wątek. Już. Jest pan od wielu lat pedagogiem, profesorem Akademii Sztuk Pięknych. No wiadomo, specjalistyczna uczelnia. Przychodzą młodzi ludzie, utalentowani, bo inaczej nie przejdą sita na egzaminach wstępnych. No z tym bywa różnie. No ale załóżmy, że tak jest, że przychodzą utalentowani, mają swój jakiś już pogląd na sztukę, na wiarę w swoje umiejętności, jakiś kanon tworzenia, tak jakiś styl, w jakim pracują. I teraz pan z nimi pracuje. Czy nie ma takiego niebezpieczeństwa, że przejmą pana styl? Jest największe. Właśnie. Słusznie, bardzo. Jak nauczyć? Czego nauczyć, żeby im pomóc? Żeby pomóc im w zasadzie znaleźć swoją drogę? No bo tak naprawdę nikt nie chce klonu Stanisława Baja, prawda? No nie, no to jest zbrodnia największa. Ludzie, to jest w ogóle niedopuszczalne. Ale powiem tak, byłbym strasznie zarozumiały, gdybym tak myślał, że ktoś mnie chce naśladować. Nie, tak nie ma. Młodzi naśladują znakomitych, zresztą współczesnych, realistów znakomitych. Jest naprawdę teraz taki znakomity czas, bo jest bardzo duża różnorodność. No, i oni naśladują światowych. Tam, nie bez kozery. Jakiegoś tam Baja z Dołhobrodów, to oni nie naśladują. W pana pracowni jest dużo studentów i chciałoby być jeszcze więcej. Ale ja nie wiem, czy oni są z powodu mojego malarstwa. Nie wiem. Bo tak. Z powodu pana osobowości, bo słyszałam, że najsympatyczniejszy profesor na akademii. Tutaj należało, no to znaczy jakaś taka opinia krąży, ja lepiej o tym nie słuchać. Miło jest, że chcą u mnie być, to jest bardzo miłe, ale to chyba bardziej wynika z tego, że znowu to brzmi tak trochę zarozumiale, ale nie. Znowu źródłem tego, myślę, że są relacje między ludźmi. Tutaj, w tym zawodzie, w tym fachu, w tej pasji, tak jak szanowna pani powiedziała, pewne rzeczy jak gdyby są wspólne, my się tu spotykamy w pewnej ciekawej, ważnej przestrzeni. I ważne jest, żeby młodego człowieka docenić w tym, co on robi, tak samo jak samego siebie. Czyli czy żeby mieć szacunek. Czegoś od tych młodych ludzi? Ale oczywiście, jak najbardziej. Uczę się przede wszystkim wrażliwości, pomysłów. Naprawdę, ten wiek, ten okres życia, on jest niesamowicie taki... Lubię takich buntowniczych właśnie, takich zadziorów. I mam takie osoby, które mają własne zdanie. Wydaje mi się, że w tej chwili są najważniejsi na świecie i tak ma być. W młodości czyli, tak czyli ma zdarza być. Zdarza się, słuchaj. Ale oczywiście. Jasiu, Małgosiu, tu tak. Trzeba poprawić tą kreskę, bo to jest tak... Panie profesorze, ale ja to tak widzę. Ale to oczywiście nagminne. I co wtedy pan profesor? Nie, no to ja zaczynam inaczej. Nie, no bo to są, już ja jestem, tak jak mówię, bardzo stary pedagog, dydaktyk właściwie i ten. I wtedy są takie, na podstawie moich doświadczeń daję różnego rodzaju przykłady, znaczy staram się dawać. I rozmawiamy o pewnych na przykład podobieństwach sytuacyjnych, o podobieństwach formy plastycznej na przykład, prawda? O co chodzi? Żeby ten młody człowiek bardziej zrozumiał sam siebie niż to, co ja do niego mówię. Bo to, co ja do niego mówię, nie może być kazaniem, bo wtedy jest odrzut. Zawsze. Czyli pan musi tak go kształcić, aby on myślał, że sam do tego doszedł. Dokładnie tak. I tutaj już powtarzam to już wielokrotnie, nawet i w recenzjach to piszę. Jedną z najtrudniejszych sztuk to jest... uczenie sztuki. Jedną z najtrudniejszych sztuk. Właśnie to, co pani powiedziała, żeby nie zmanierować tego człowieka, ponieważ każdy człowiek młody, każdy człowiek, a zwłaszcza młody artystycznie wstępujący w te szranki właśnie, to jest niesamowity, niepowtarzalny świat i ma w sobie ogromny potencjał. On ma wiele do przekazania, naprawdę. I ważne jest, żeby szkoła tego nie zniszczyła. A bardzo często uczelnia
I stąd jest właśnie dużo takich jakby sytuacji no złych, niedobrych, kiedy uczelnia właściwie wyrównuje, demokratyzuje. Wkłada ramki. Tak, obcina te kanty wszystkie. Ja strasznie lubię, jak ktoś jest taki właśnie niepoukładany też w tym wszystkim. Ktoś jest dziki, buntowniczy. No mam teraz akurat taką studentkę, przed chwilą nawet widziałem, mailami przysyła nawet o 2 w nocy, bo jej zależy na czymś. Nie patrzy na różne czyli formy, nawet towarzyskie. W tej dzikości przejawia się kreatywność tych tak, osób. Tak, dokładnie, że chce. I mało tego, ze 2 czy 3 razy, tak jak już ten przykład teraz podaję, próbowałem ją jakoś tak w stronę takiej klasyczności, ponieważ ona chciała, żeby poprawnie, porządnie na przykład rysować i malować, ale ja widzę, że nie tędy droga, że jej potencjałem jest właśnie ta dzikość, taka nieodkryta sfera czegoś, co jest no strasznie fajne, bo jej. No. I to jest bardzo trudne, ale dlaczego jeszcze trudna dydaktyka w tych czasach? Proszę Państwa, teraz w sztuce wszystko wolno. My czego uczyć? No tak, no. Kiedyś była sztuka współczesna, no to słuchajcie. No to wiadomo było, no tam prawda? Wszyscy chlapali, no dokładnie. Tak? Natomiast teraz jest strasznie trudno. I nauka na Akademii Sztuk Pięknych obecnie między innymi polega na tym, że jak ja robię korekty, zwłaszcza 2., 3. rok studiów, kiedy oni dużo wtedy się jakby uczą, dużo dowiadują, to wtedy zawsze pojawia się z mojej strony zastrzeżenie. Słuchaj, drogi, kochana, jaką korektę chcesz usłyszeć? Czy pod kątem tak zwanym klasycznym? Czy w ogóle to, czy mi się to podoba, czy nie? Czy na tym etapie? Bo jak inaczej? Bo musi być jakieś odwołanie, odniesienie do czegoś, nie? Po to mamy modelkę, bardzo piękną modelkę, żebyś ty nie psuła na przykład na rysowaniu czy na malowaniu, żeby miała swoje proporcje, światło. Żebyś nauczyła się kanonu, dokładnie, aby kanonu. Potem no, znaleźć swoją drogę. Dokładnie, i tak. Ten kanon w pewnym momencie łamać. Między innymi po to jest uczelnia, ale uczelnia jest głównie też i po to, żeby jakby dostać, doznać, nauczyć się pewnej świadomości, samoświadomości, na ile mnie stać, ale również tej świadomości, na ile ja mam wolną przestrzeń wyobraźni, że mi w zasadzie to jest bardzo piękne. I żeby tego młodego człowieka właściwie ośmielić do samego siebie. W tej chwili się okazuje, że to jest największy problem. Na dyplomie się okazuje jeszcze, no większość dziewcząt jest akurat na ASP. Jeden chłopak u nas jest tylko w pracowni. Ten sobie świetnie daje radę zresztą, ale większość dziewcząt ma problem na przykład z tym, czy to można, czy to warto. Brak odwagi, wejście w ten swój świat twórczy, mimo że mają niesamowite umiejętności. Coś się takiego dzieje w tej współczesności. Jakieś takie zagubienie pewnej odwagi. No właśnie. Całego siebie boją. Dokładnie. Się pokazać. No, a czy to tak można? I najpierw, o właśnie, ta dydaktyka polega na tym, nie dla rozmowa o obrazach, to jest w ogóle wisienka na torcie. Natomiast istotą jest, żeby przełamać tą barierę takiego lęku, jakiegoś lęku przed białym płótnem, przed tym, jak to ludzie zobaczą, jak to w domu kto zobaczy, albo koledzy czy coś. To jest niesamowite. No. I doszliśmy tutaj już do wpływu w zasadzie jednego człowieka na drugiego. O tak. No my tak. Jesteśmy istotami społecznymi. Dokładnie. No. Ten wpływ jest. Inni ludzie na nas wpływają, nie przejmujemy od nich różne rzeczy, przecież. Uczymy się. Kto na pana miał taki wpływ? Wiem już, że matka. No tak, na pewno. A ktoś inny, kto się w pana świecie gdzieś pojawił, kto znalazł odzwierciedlenie w pana osobowości, w pana pracach. Ojej, no to człowiek się składa z wielu ludzi. W zasadzie można by powiedzieć z samego siebie, nie? Ale to jest ten taki pień, korzeń, taki podstawowy. A potem wszystko inne do tego korzenia, jakby dorastają różne gałęzie, prawda? Moje, nie moje, to są różnego rodzaju szczepy. Drzewo i narastają odpowiednie warstwy, no. Tak? O właśnie, dlaczego jabłonie się szczepiło kiedyś? No teraz już mniej, prawda? No właśnie dlatego, żeby ona się uszlachetniła, nie? Doklejało się, dorastało albo nie. To zależy, nie?
To no, zależy. Dobrze, jak się uszlachetni, a no, nie dokładnie. Drugą stronę. No więc tak jest i to jest oczywiście taka metafora już oczywiście taka wręcz banalna, bardzo ogólna, ale coś w tym jest. No, człowiek się... no ja myślę o konkretnej osobie. Myślę tutaj o pana przyjacielu Wiesławie Myśliwskim. No tak, ogromny wpływ tak. od wielu lat, bardzo dobra sugestia, ale to nie tylko z niego. Zanim jakby ja zamarzyłem, żeby go poznać i jakby trochę się zbliżyć do jego świata, to jednak jak gdyby teraz znowu z tej perspektywy mówię, że musiałem mieć w sobie zbudowany właśnie taki świat, jaki miałem na wsi. Tutaj w domu rodzinnym, przy stole, gdzie dużo ludzi przychodziło. Ten trzon, ten taki kręgosłup moralny, tak. Oparty w zasadzie na ciężkiej pracy, bo na wsi ciężko etos, się zawsze etos, etos, tak, etos pracowało. Etos roboty, podstawowa sprawa. I to, co w życiu najważniejsze, na czym budujemy naszą osobowość, nasze życie, nasz taki wgląd w innych. Zgadza się, ale nie tylko. Wieś Dołhobrody bardzo ciekawa, leżąca wprawdzie nie nad samym Bugiem, ale bardzo blisko. Przy drodze numer 816. Natomiast wieś na tyle ciekawa, że każda wieś jest ciekawa, ale ja doznałem o tyle tej takiej ciekawości, znaczy źle powiedziane, bardzo ciekawego życia, mimo trudności w dzieciństwie, ponieważ miałem fantastyczny dom, skromny bardzo, ciężka robota w polu, to się zawsze tego doświadczało, ale proszę panią, po drugiej stronie dom ludowy, remiza strażacka. Tyle się działo, że w ogóle w tej chwili to jest ubożuchno, słowo daję. No tyle się działo, bo tak, było kino, dwa dni w tygodniu, sobota, niedziela, więc się tam pokryjomu gdzieś człowiek wkradał różne filmy, zwłaszcza te takie powyżej. Koncerty. Tak, koncert, no mnóstwo. I zabawy ludowe. Czyli był taki kontakt z tym wielkim światem. Teatr wiejski, oczywiście, że tak. Tu sąsiedzi gdzieś tam się skrzykiwali, któryś z nauczycieli prowadzi ten teatr. Niesamowite, jakie były przeżycia, przebierańce. W ogóle ludziom się chciało takie rzeczy robić, teraz też się chce, na przykład w Goku w Janowie, nie? No oczywiście, bo czy są gminne ośrodki kultury, są takim ziarenkiem, na którym buduje się dalsze myślę, że postawy postrzegania kultury. Tak, także ale tu w Hannie bardzo pięknie, w Dołhobrodach trochę obumarł, ale niekoniecznie, bo zespół Jutrzenka działa. Także i dzieciaki też. I człowiek z tego się właściwie zbudował, zanim się doszło do świata Myśliwskiego, który był bliski, ale w inny sposób. W najwyższym stopniu, na najwyższym poziomie literatura, czyli najwyższej próby sztuka, która ten mój świat nazwała. No i została ta sztuka, ta literatura zobrazowana okładkami w pana wykonaniu. A to tak, to już tak teraz ostatnimi czasy, no to pan Wiesław Myśliwski zażyczył sobie, żeby właśnie poczynając od Ucha Igielnego, żeby takie coś się stało w wydawnictwie Znak. Dzięki Jurkowi Ilgowi, również szefowi wydawnictwa Znak, takie coś mamy. Oczywiście tutaj no, wiele wątków jest, ale nie tylko Wiesław Myśliwski. Po drodze bardzo ważną postacią z dzieciństwa jeszcze, odkąd pamiętam, to był taki właściwie wiejski muzyk Antoni Marciocha, zwany Górzyńskim, który po prostu na wszystkim grał, co się ruszało i co było możliwe do grania. Piękna postać, po prostu w całości krystaliczny artysta, można by powiedzieć, bo i na scenie. Z taką mądrością życiową. Z mądrością sztuki, nawet. Życiowo to tak różnie, bo tam gospodarowaniem to mu nie wyszło. Ale był utalentowany w innym kierunku. Po prostu samorodny, bezwzględnie czysty talent, taki kryształ rzeczywiście, jeśli chodzi o postawę, o zachowanie. Całe życie poświęcił gospodarstwo, szlak trafił. Po prostu wszystko oddał sztuce. No nie, poza skrawkiem swojej ziemi, bo vis-a-vis tutaj właśnie naszego domu jest dom ludowy i on ten skrawek ziemi właśnie poświęcił, żeby na tym stanął dom ludowy w 1935 roku, to na jego ziemi. Ale wiedział, jaki cel, czyli sztuka. Nie? I ta jego postawa
tak naprawdę, ja dopiero po wielu latach to uświadomiłem, nawet powiem, że niedawno. Po wielu latach ta postawa jako przykład mi dała taką perspektywę pewną, w jakim kierunku powinienem iść. Pewnej postawy i prawdy w sztuce, również jeśli chodzi o w poszukiwaniu różnych ludzi, którzy tacy są. Stąd jestem wręcz chorobliwie w ogóle. Czyli taki, mają być przede wszystkim prawdziwi. Prawdziwi to raz, ale też coś, co jakby na zewnątrz w sobie mają, albo piszą, albo są aktorami. No po prostu coś, co się wiąże z twórczością, ale źródłem tego jest właśnie ten pan Antoni Górzyński, który sobota, niedziela to on był gość, on był król, bo on po prostu grał, śpiewał, tańczył na scenie, wszyscy go podziwiali. Czyli ale takie zwierzę sceniczne dzisiaj. Dokładnie tak, i to w pełni. Zresztą żywot swój zakończył znakomicie, uważam, no jeśli tak można by powiedzieć, bo 5 lat w ośrodku teatralnym Gardzienice jeździł po świecie. Naprawdę do tej pory tam jest taką ważną postacią, którą między innymi współtworzył duchowość Gardzienic. Ale w tygodniu to już dzieciaki za nim kamieniami rzucały. I tu wracamy do tego, co jest i godnością, i etosem pracy. Etos pracy na wsi to jest ponad wszystko. I w związku z tym tak, ty byłeś potrzebny w sobotę, w niedzielę, bo my tu zabawy. Natomiast ja upraszczam, ja oczywiście upraszczam, bo nie wszyscy, ale zdarzały się takie sceny, kiedy on przyjeżdżał poturbowany, rower na przykład, nie wiem, ze spuszczonymi kołami z dętki. Tak, ale dlatego, że po prostu no praktycznie, no cóż, tylko śpiewał i grał, nie? A nic praktycznego. I wieś tak jak jest bardzo piękna i wspaniała, tak samo bywa okrutna, ale tu jedno zastrzeżenie. Ale to okrucieństwo, ja też sobie to jakoś tłumaczę w sposób taki, wydaje mi się, w jakiś taki ważny sposób, że to okrucieństwo w stosunku do odszczepieńców, do inności, to ono było umotywowane po prostu potrzebą bezwzględnego przetrwania w tych warunkach wiejskich, w trudnych. I wszelkie zmiany, wszelkie odszczepienia od tego, od tej tak zwanej wytworzonej samoistnie wiejskiej normy, one były zagrożeniem. Dlatego były wypychane. Że można inaczej? Że można inaczej. To nie jest tak, że na wsi, przecież na wsi na przykład nie było malarstwa tak naprawdę. To było zdobienia różnych rzeczy. Nie było samej z siebie z rzeźby, prawda? Praktyczność. Inaczej już było ze śpiewem, prawda? Proszę zobaczyć, że większość muzeów to dopiero od niedawna, od połowy XIX wieku, jak się zaczęto interesować sztuką tak zwaną wiejską, ludową, nie lubię tego słowa ludowość, bo ludowość jest wszędzie i w miastach głównie w tej chwili. Natomiast wieś i taka chłopska, rdzenna wieś to przede wszystkim praktyczność. Funkcja praktyczna różnego rodzaju rzeczy. Słowa, przedmiotu i zachowań. Praktyczność. Natomiast, co ciekawe, natura ludzka jednak jest poetycka, prawda? Jest taka, no jest twórcza przede wszystkim, nie? Natomiast te przedmioty, które miały swoją konkretną funkcję, one były nieprawdopodobnie pięknie zdobione, prawda? One miały swoją wypracowaną tą formę wspaniale przez wieki całe i tak uszlachetnione. Dlaczego mówi się, że te stare przedmioty są takie piękne? Właśnie między innymi dlatego, że one wynikały i z funkcji, i z upodobania artystycznego również. Że one musiały, jak już miały być praktyczne, to miały być również piękne. No i tutaj ta sztuka dawnej kultury chłopskiej gdzieś w tym momencie się jakby mieści. Ta, którą się teraz jakby zna od tych ponad 150 lat, to jest w sumie to niewielki okres czasu. Natomiast ta sztuka wiejska czy chłopska, jak to się, nie wiem jak to nazwać, i tak można,
to ona korzystała z tych wzorów tak zwanych arystokratycznych, pańskich jak najbardziej, bo się chłopi temu przyglądali i wpływy były niesamowite. To zresztą w rękodziele artystycznym miało swoje... O, właśnie, całe rękodzieło. Przecież to były samodziały, nie? To były samodziały, różnego rodzaju koszule czy coś. Przyozdabiano przepięknie przecież, nie? No. Tak, no także z grubsza, tak, do postaci, nie? Myśliwskiego. Aha, tak. Czy dobrze. Było łatwo namalować okładki do jego dzieł? Czy pan Myśliwski zaakceptował od razu pokazany projekt, pierwszy, drugi, trzeci, czy było tych projektów wiele? Aha, to trzeba opowiedzieć historię, dobrze. No więc propozycja wyszła od pana Wiesława Myśliwskiego i pana Jurka Ilga, tak jak powiedziałem, szefa wydawnictwa Znak Krakowskiego, bardzo ważne wydawnictwo, które wydaje już od lat książki Wiesława Myśliwskiego. Ale dlaczego? Bo jest naprawdę, są wznowienia przecież, już wielokrotnie wznawiany Myśliwski był. I o jednej rzeczy pan Wiesław Myśliwski, znaczy co do jednej rzeczy chciał zmienić. Mianowicie nie za bardzo mu się podobały okładki, które jak gdyby były z projektów fotograficznych. To przedmiot, a to kula, a to jakiś, nie wiem, taki fragment sadu czy coś takiego na podstawie fotografii. I on właśnie jakoś tak doszedł do wniosku, że dobrze by było, jakby ten motyw, który jest głównym motywem książki u Hoigielny, żeby on był zinterpretowany przez kogoś. I na mnie padło. I stąd to się wzięło. To szczęście? Dla mnie tak. To znaczy nieszczęście w pierwszym momencie, bo to robota taka zaskakująca. Ja z architekturą nie jestem jakoś zaprzyjaźniony w malowaniu za bardzo. Nie umiem po prostu i tyle. Nie czuję jakoś tego. Tylu wspaniałych malarzy jest, że niech to robią jak najlepiej. A ja się zajmę rzeką Bóg i portretami. A ja rzeką Bóg, ale no właśnie. O, dobrze, dzięki za podpowiedź. Mianowicie, ale tutaj też chciałem przemycić moją rzekę Bóg. I muszę powiedzieć, że ta sytuacja, to ta szczelina właściwie tej starej furty dominikańskiej, szczelina, ona mi w jakiś sposób dała taką równoległość, takie odwołanie do tego, co gdzieś w malowaniu rzeki na tym mi zależy. Żeby znaleźć istotę. Czyli w architekturze też można przemycić rzekę. Ale jak najbardziej. jak najbardziej. No właśnie, to znaczy to nie wprost. To są takie niuanse, paralele dosyć tego. Ja to tak swobodnie o tym mówię, ale to nie jest takie proste, bo jednak architektura to jest, stoi na ziemi, nie rusza się, prawda, rzeka się rusza. No i tak. Natomiast tutaj co inne ważne. Ten moment, ponieważ ta książka jest o... Właśnie, tu mi się wiele rzeczy zgodziło. Nagle jak zobaczyłem inaczej, bo ja tą furtę dominikańską znałem jak gdyby od lat, ale to trzeba się było zatrzymać, a zatrzymał mnie Wiesław Myśliwski. Zatrzymaj się, pomyśl, pomaluj, popatrz. I to mi jakby, ale też jego książka, ja dostałem trochę tak wcześniej po kryjomu pierwszą wersję tej książki. I właśnie to, o czym człowiek intuicyjnie czuł, a Myśliwski to poprzez ten, to przymuszenie wręcz takie nazwał. O co chodzi? Chodzi o ten moment szczeliny i stały punkt, miejsce. Stały punkt, do którego człowiek zawsze tęskni, marzy, żeby gdzieś mieć to odwołanie, nie? Że to coś, co jakby jest pewne, nie? I w tej książce u Myśliwskiego to oczywiście nie jest w sposób konkretny jakby opisane, ale taka tęsknota, taka metafizyczna tęsknota do tego jednego punktu, przez ten jeden punkt przecież wszystko przychodzi, całe życie, całe światło. To jest coś, co jest i momentem kresu, ale i momentem i wstecz, i daleko z przodu, którego jeszcze nie widać i w ogóle nie widać, prawda? Ten mały punkt. I gdzieś tu mi się tutaj z tą rzeką zgodziło, ale znowu nie wprost, bo tak, jeżdżę nad tą rzekę od wielu lat w to samo jedno miejsce, w jeden punkt.
Ja nie potrafiłem tego nazwać, że to ten jeden punkt, nie? Tylko coś mnie ciągnęło, żeby z jednego miejsca zobaczyć, jak rzeka płynie, bo wtedy prawdopodobnie najbardziej widać ten jej ruch, to jej życie. Bo jak idziesz razem z nią, to tak też płyniesz, nie? Trzeba się zatrzymać, żeby to inaczej zobaczyć. Czyli to, że to się przemieszcza. I trzeba się było zatrzymać, żeby z tego jednego punktu zobaczyć najbardziej upływający czas. A rzeka jest tego uosobieniem przecież. Rzeka Bóg. Mamy listopad, już się zaczyna ściemniać. Chyba ta rzeka nas woła. Czyli jedziemy nad rzekę. Jedziemy nad rzekę. Świetnie. Się w przepięknym miejscu. Dziękuję bardzo, że zaprosił Pan nas w takie cudowne miejsce. To jest inny świat. Rzeka Bóg, nieuregulowana, piękna, dzika, nieposkromiona ludzką ręką. Wspaniałe miejsce, naprawdę. Nie dziwię się teraz. Rozumiem kilkaset obrazów namalowanych z tego miejsca. Każdy jest inny, bo ta rzeka ciągle się zmienia. Nawet teraz, obserwując ją w tym czasie, kiedy Pan się tutaj przygotowywał, to widziałam tyle zmian już na tej wodzie, w tej głębi. Co Pana tak zafascynowało w tej właśnie rzece? Czy woda jako żywioł, emocje kryjące się gdzieś pod powierzchnią? Bo tam pod powierzchnią jest życie. Odpowiem krótko. Wszystko to, o czym Pani powiedziała. Tego typu właśnie nazwy, czasowniki na temat rzeki, No to właśnie tak to jest. Na to się po prostu wiele elementów składa i trudno o jakiś jeden syntetyczny taki, no nie wiem, element, który by określił jakoś to wszystko. Wszystko się na to składa. To, że się tu przyjedzie, odpowiedni czas na to jest, prawda? Człowiek ma na rozmyślania, oczekiwania, marzenia, jak mówiliśmy w stodole, prawda? I też oczekiwanie, no jak na pannę młodą trochę, jaką to rzekę się o tej porze roku i porze dnia zastanie. Rzeka to tak jak właśnie kobieta trochę, taka kobieta, którą się człowiek czyli jakoś tam... Czyli Madonna Mobile tutaj... Tak, no taka, którą... To jest jak kobieta, którą się człowiek jakoś tam, nie wiem, fascynuje, po prostu w niej się miłuje. Naprawdę, no rzeka jest no po prostu... To, że jest zmienna, no właśnie trochę jak kobieta. No chyba bardzo, bardzo, bo kobiety są zmienne, to prawda. Natomiast, ale jednakże jest w niej pewna bardzo ważna stałość, czyli ten jednostajny rytm jej życia, czyli to płynięcie, prawda? To jest fantastyczna historia, ale jednak to, że to jest w ruchu, cały czas w ruchu. I te wszystkie zjawiska typu mgły, prawda? Każdego dnia jest inaczej, każdego dnia inaczej słońce zachodzi, inne są chmury. Nie będę tego wyliczał, bo tego jest mnóstwo. Tak jak już też powiedziałem, w tej części geograficznej świata mamy to szczęście obserwować te wszystkie zmiany w sposób, no uważam, bardzo otwarty i znakomity jednocześnie. Tego jest ogromne bogactwo.
zwłaszcza tutaj. Tu jest taki między klimatem takim kontynentalnym, a już tym takim właśnie z Morza Północnego, Atlantyckiego trochę. Także i to wszystko działa. Celowo tak mówię, jeśli chodzi o usytuowanie również takie geograficzne, topograficzne tego miejsca. No właśnie, dotykamy tutaj zmienność, stałość. No. W końcu obraz, jeżeli powstaje dzieło, no to jest punkt stały. Przedmiot, on się nie zmienia. Przedmiot tak. Stały. Natomiast tutaj martwy. Pantarei, wszystko płynie, tak jak u Heraklita. O, pięknie powiedziane. I to jest to nieszczęście malarza, który coś chce, usiłuje, ma jakieś marzenie, żeby na tym stałym przedmiocie, na tym stałym płótnie, prostokącie zatrzymać coś, co jest ciągle w ruchu. To jest po prostu niemożliwe. Trzeba wiedzieć, że się najbardziej tęskni do tego, co jest niemożliwe. Maluje pan z natury. Jesteśmy nad rzeką. Jest puste płótno. Są farby. Patrzymy, malujemy, jak XIX-wieczni malarze. Nie można tego zrobić z fotografii. Wielu malarzy tak robi, tak? No tak, zgadza się. Ja nie jestem przeciwko fotografii, nie jestem przeciwnikiem, wręcz odwrotnie. Fotografia jakby też wyzwoliła wiele wspaniałych takich nurtów w sztuce. Bardzo to jest fajne, ale fotografia to jest jednak osobne dzieło sztuki. Osobne, inna dziedzina sztuki. Tak, inna dziedzina sztuki. Pełen kadr, aparat fotograficzny ten kadr rejestruje po prostu tak, jak on jest w całości. Natomiast, proszę panią, ja tego wszystkiego za każdym razem w całości nie ogarniam. Ja to widzę w sposób taki właśnie liniowy. Oczywiście całość na samym początku robi jak gdyby wrażenie, ale mój wzrok jednocześnie z moją emocjonalnością, czyli z przeżyciami, przeskakuje z punktu na punkt. I to jest cały czas też w ruchu, prawda? To tak jak rzeka trochę. My nie widzimy wszystkiego naraz. Nie da się. To jest niemożliwe. Czyli dzieło sztuki, obraz nie jest uchwyceniem chwili, tylko taką wypadkową wielu zależnych, wielu chwil, jakimś metafizycznym doznaniem, które tutaj następuje nad rzeką. Chciałoby się, żeby był taką sumą, podsumowaniem, taką istotą tych wszystkich zjawisk, które tam są. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jest tym momentem zatrzymanym, takim bezwzględnym, w sumie martwym przedmiotem, który ma ewentualnie emanować takim czymś, co gdzieś się w przyrodzie właśnie przydarzyło. Ale, tak jak już zacząłem też mówić, ta zmienność i ciągle mnie tu właśnie tak ciągnie, jak ta właśnie, a jednocześnie ta stałość, to coś jak właśnie fascynuje mnie, bo jest taka stała i wierna jak kobieta, jak się jest do kobiety wiernym. Coś takiego jest w tym, prawda? Dlatego mnie do tego jednego punktu ciągnie, żeby w tym jednym punkcie stałym. Czyli to jest takie centrum pana świata? Tego świata przyrody, który maluje, tak, ale w ogóle centrum świata to na pewno nie jest. To są, myślę, moje również takie myśli, takie związane właściwie z wiarą, nawet nie z religijnością, z wiarą. Tam gdzieś jest to najważniejsze jednak odwołanie, które powoduje, że te cudowne właśnie widoki istnieją w taki, a nie w inny sposób, właśnie niepowtarzalny. To jest przecież, to są cuda. To są cuda, które tu się dzieją. Zarośla, krzaki mają swój charakter, swoją strukturę, prawda? A tu jest płynąca woda, która nie wiadomo dokąd płynie, przemieszcza się i po prostu to wszystko w jakiś cudowny sposób po prostu trwa, w jakiś sposób taki niesamowity się łączy, w sposób taki w sumie delikatny. Mimo, że to jest potężny żywioł, to ta delikatność tych połączeń jest po prostu niezwykła. Dlatego można by nazwać to właśnie metaforycznie takim cudem istnienia. Żywioł jest potężny, ale jednak dotyk wody jest najdelikatniejszą pieszczotą. Prawda? O, właśnie, no właśnie. I ciężko jest to uchwycić na płótnie. Bardzo ciężko. I właśnie w takim tekście Jacka Denela, takiego znakomitego poety i pisarza, jest takie fajne zdanie jedno na ten temat, na temat tego mojego malowania rzeki, bo on tam nawet ciekawie napisał, że właściwie namalowanie rzeki jest niemożliwe. I to prawda. Nie, no to jest niemożliwe, żeby rzeka namalować, przecież ona na płótnie nie płynie. Prawda? Bo to jest przecież sztuka,
Sztuka malarska to jest jedna wielka fikcja, jedno wielkie oszustwo, prawda? Wobec oczywiście przyrody, która zmienną jest, tak jak mówimy, nie? Natomiast tutaj właśnie ten pisarz takiego zdania użył, że może poprzez tą wielość obrazów, nawet właśnie z tego jednego punktu, z tego jednego momentu, dopiero wtedy jest nadzieja na to, że w jakiś sposób ten obraz rzeki w tej wielokrotności się pojawi. O! Pięknie powiedziane. Ale zobaczymy. Zobaczymy to. Tego już nie będę doświadczał, bo to do końca życia prawdopodobnie będę malował. A no nie wiem, no. No właśnie ubiegł pan moje następne pytanie, miało brzmieć, czy jest pan artystą spełnionym, czy poszukującym. Ale z tego, co pan mówi, ciągle pan poszukuje. Tak. Nie ma tego idealnego portretu rzeki. Ciągle jest niedosyt. No co namalować, jak tego tyle tu jest? Wszystko? No wszystko. No ale jest jeszcze gdzieś ta kwintesencja, ta kresa. No właśnie, a na czym polega ta kwintesencja? Bo ja tak się właśnie nad tym zastanawiam za pomocą obrazu właśnie. I teraz tak, jak rozmawialiśmy o Wiesławie Myśliwskim i o jego książce ostatniej, Uchu Igielnym, to gdzieś właśnie wtedy też, ale też i na tym miejscu, tu mi się coś takiego może nie wyjaśniło, ale zgodziło, że przecież ta woda to jest najbardziej idealny poziom. Najważniejsza poziomica świata. No przecież. No nie ma nic bardziej przecież poziomego niż woda. Według tego się wszelkie pomiary, wymiary stosuje. Poziomica. Czyli co? Poziom. Idealny poziom. Czyli coś trzeba namalować, co jest takim idealnym ekwiwalentem tego poziomu, nie? Czyli malujemy cały obraz, tak technicznie malujemy, na końcu jest ta kreska i co, jak się nie uda? No to obraz jest do niczego. Ale to nie chodzi o to, że ale się... Ale jest strata całkowita, czy można odzyskać? Trudna sprawa, dlatego że to jest malowanie mokre w mokrym, czyli cały czas musi być obraz mokry. Właśnie, dotknęliśmy techniki, tak. Panie profesorze, mokre w mokrym. Dla laika, który nie interesuje się malarstwem, mokre w mokrym nic nie mówi. Proszę panią, jak wiadomo, olej silnikowy czy rzepakowy w zasadzie nigdy nie wysycha, prawda? Ale jest taki fenomenalny jeden olej, bardzo zdrowotny, który się nazywa olej lniany i ten olej wysycha. I tu malarstwo właśnie olejne od już sporo lat, kilkuset lat z tego korzysta. I no to takie ma jakby podwójne znaczenie, mianowicie... Właśnie, można długo malować mokre w mokrem, czyli po prostu rozrzedzać farby, mieszać kolory jeden z drugim, jakby w tej konsystencji farby, prawda? Zachować tą paletę barw pośrednich, wypracować o to właśnie, chromatykę całą, tak jest. Nadać światłocień odpowiedni. Ależ tak, o, bardzo mądre słowa, tak. I właśnie to zniuansowanie jest wtedy łatwiejsze do uzyskania. Stosuje się jakoś taką na przykład bazę jakiegoś koloru, ja to bardzo lubię na przykład czerń, albo biel, albo błękit i do tej bazy takiego koloru dodaje się różne pigmenty, znaczy kolory i to stwarza niesamowitą, tak jak powiedziałem, chromatykę. Co to jest? To jest coś, co się nazywa grą temperaturową kolorów. To tylko chyba malarz powinien... Znaczy, malarz może o tym coś takiego powiedzieć, bo fotografia niewiele tego jakby ma w sobie i potrafi. Na czym to polega? Proszę zobaczyć. Ile tutaj jest błękitów? Tu akurat mam niewiele. I proszę. I każdy jest inny. Błękit, każdy jest... Błękit niby ciemny, ale tak, błękit... Ciepły, bo to się nazywa błękit ciepły. Fiolet już jest bardzo ciepły. To jeszcze ciepły, ale to już zaczyna być chłodny, aż do zimnego. Niesamowite bogactwo. I teraz z tego należy skorzystać, żeby właśnie tą rzekę nie powtórzyć. Interpretacja, proszę panią, jest strasznie ważna interpretacja. Czyli nie może być jeden do jednego, bo musi, wtedy nie, jest. Nie da rady. Nie, kicz może nawet nie, tylko biegłość warsztatowa. Bo to nie musi być kicz. Przepraszam, że tak zaprzeczam, ale nie musi być kicz. Dobrze odwzorowany motyw to też jest wielka sztuka. Ale dobrze, technicznie, ale też i żeby miał swoją jakby aurę, to nie jest takie też i proste. No, technicznie dobrze odwzorowany to jest spora umiejętność. Trzeba znać pewne zasady. A,
To zależy właśnie, jak się maluje, bo jak się maluje obraz tak zwany przestrzenny, to trzeba znać perspektywę, działanie, który kolor z przodu, który z tyłu, jak działa, jakie ma dla, działanie dla wzroku, dla emocji również odbioru. To jest ogromna wiedza warsztatu. Czyli wracamy w zasadzie do istoty sprawy. Musi być ta iskra Boża dana danemu człowiekowi, tylko nielicznym w zasadzie dana, gdzieś tam skądś, ten talent. Nie mogę powiedzieć o sobie, czy ja mam talent. Ja nie wiem. Po mojej śmierci może to się okaże, ale bezwzględnie tak. I to jest, nie będziemy się na ten temat spierać, tylko to jest ważne pojęcie, tylko należałoby je jakby pogłębić, bo czy można powiedzieć, że ktoś ma talent, jak on z perfekcją to odwzorowuje, a obraz jest pusty? W pewnej płaszczyźnie, tak jest. W pewnym aspekcie. Natomiast talent to jest jeszcze coś takiego, co jest w ogóle bardzo szerokim pojęciem. Co dotyka naszej duszy? O właśnie, co naszej duszy dotyka, ale bardziej też i połączenia ze świadomością ludzką. I takie jest ładne zdanie właśnie, którego użył Thomas Mann, jak tam opisywał w takim eseju o Dostojewskim. O Dostojewskim to jest piękne zdanie. Talent to jest świadomość posiadania własnego losu. Niesamowite zdanie. I to jest takie coś, żeby mieć świadomość, że po prostu to życie jest, że upływa i że my na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, ale cały czas mobilizujemy się, żeby jakby poznać to wszystko. To jest w ogóle bardzo szerokie i ja w ten sposób widzę talent. To jest jakby cały czas taka próba jakby dociekania, jaki ten świat jest i z pokorą, a jednocześnie z taką, i jednocześnie z niepokorą, żeby ten świat jakby poznać. Prawda? Wieloznaczne. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę, za zaproszenie do swojej pracowni, za zaproszenie nas do tego pięknego miejsca, niesamowitego i pokazanie tego miejsca przez swoje obrazy. Bo to miejsce inaczej widzimy w rzeczywistości, inaczej widzimy w obrazach. Ta rzeka ważna dla nas wszystkich, bo przecież my też w Janowie Podlaskim mieszkamy nad Bugiem. Ten Bug jest troszkę inny, troszkę szerszy, ale równie piękny. Zachwyca wiele tysięcy ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, turystów, i widzą ten Bug jako tą nieposkromioną rzekę, a Pan ją w jakiś sposób jednak potrafi poskromić na swoich obrazach. Ojej, takie zobowiązujące, bardzo miłe, ważne słowa. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, ale no właśnie. Jeszcze taka jedna kwestia, jeśli można. Dobrze, proszę. Bo to bardzo, bardzo, bardzo ciekawy wstęp do tej kwestii tutaj usłyszałem. Bardzo dziękuję za to, bo mianowicie taka wspólnota pewnego motywu, pewnej rzeczy bardzo ważnej z przyrody, z żywiołów tego świata, jaka między nami jest, czyli ta rzeka Bug, między Dołhobrodami, Kodniem, Janowem, to jest w ogóle, uważam, niezwykłe poczucie tożsamości, wyjątkowości tego miejsca, tych miejsc. Bo tak, rzeka jest graniczna, nie? Tak, jest symboliczna. Potrójna granica, prawda? Albo nawet poczwórna granica, bo i Unii Europejskiej, i między Polską a Białorusią, strefy Schengen, i jednocześnie granica, bo nie ma mostów akurat w tej części takich zwykłych do przejścia. Tak. No i dla mnie na przykład rzeka to była, znaczy dla mnie ta granica to była jeszcze inna i do tej pory mam to w sobie. Bo dla mnie horyzont to był tylko 180 stopni, nie 360. Bo tam to już sobie się wyobrażało, co tam jest, nie? Mhm. Bo człowiek tam nigdy nie był. No tak, to jak? No rzeczywiście. Co tam może być? Trzeba sobie wyobrazić, kurczę, co tam jest? Tam to dopiero mieszkają ciekawi ludzie, a jaki chleb jedzą, na pewno smaczniejszy niż u nas, nie? No, ale to tak jak się mieszka nad Bugiem, to kiedyś było słychać sąsiadów zza Buga, tak? I jak się pojawił, pamiętam, krowy paśliśmy, jak się pojawił taki wojskowy jakiś ze Straży Granicznej z tamtej strony, my biegiem do wsi, żeby wszystkich wołać, że człowiek nad Bugiem się pojawia. Niesamowite zjawisko, dlatego że ta granica jest oczywiście bardzo dobrze pilnowana z obu stron w tej chwili. No piękne zjawisko, ta graniczność właśnie. Przecież to jest symbolika tej rzeki, tak? To jest niesamowite, przecież i między narodami, między światami, a jednocześnie
granica, jako niesamowite takie sfastrygowanie, połączenie. Mówię sfastrygowanie, bo ona różnie była w historii. Fastryga może się rozejść. No. Teraz jest graniczną, kiedyś nie była. Kiedyś no była właśnie, dlatego Polską. Mówię. Nie z szycia, a sfastrygowanie. Czyli fastrygę zawsze można wyjąć. Nie? W razie konfliktów, nie daj Boże, jakichś światowych, to ta granica przecież była bardzo no, ruchoma. A jednocześnie ta fastryga graniczna rzeki Bug jest niesamowitym, jakby nowym wytworem wielu kultur, które tu nad tą rzeką były. To jest niesamowite też. Przecież i tak, oczywiście tak, Polacy, Ukraińcy, Białorusini, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, religia przecież jidysz, żydowska, prawda? No tyle niesamowitych rzeczy. W jakiś sposób w ludziach to zostało, w pani też. Na pewno, moje korzenie no, właśnie, no. Nad Bugiem. I to jest niesamowite. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ ludzie stąd, to nie chodzi o to, że są wyjątkowi, ale pewną cechę mają wyjątkową. Pewne takie zrozumienie dla innego. Empatia. No właśnie, empatia, empatyczność. Dlaczego właśnie jakoś tak rozmawiamy, uśmiechamy się do siebie, nie za bardzo się znamy, prawda? A jest jakaś taka nić jakaś porozumienia, to jest między innymi z doświadczeń tego miejsca, z przeszłości, z dziadów, pradziadów, to zawsze gdzieś w genach, czy tam w przekazywaniu takim rodzinnym jest to ważne, bo jak mieszkają różni obok siebie, to muszą się, to nie chodzi o to, że to, tolerancja to złe słowo, ale muszą się szanować. Szanować. Bo inaczej co? Codzienność jest przykra wtedy, nie? Dlatego wyczuwam takie, no, jakby no. Ciepło od ludzi, ciepło od pani w rozmowie właśnie, że no, proszę, raz tylko się chyba trochę pokłóciliśmy. No, niekoniecznie to nazwała kłótnią, no, ale konstruktywną wymianą zdań. Dokładnie, no. I jest coś takiego, właśnie taka emanacja ciepła ludzkiego i pewnego spokoju, który nad tą rzeką jest. I ta rzeka to tak jak, nie wiem, aorta na tej ziemi. Daje życie nie tylko takie właśnie fizyczne, ale również to, co mówimy, duchowe, kulturowe. No wspaniałość. No, w końcu przeszłość tworzy przyszłość. No, wspaniałość. Nie uciekniemy od tego. Wspaniałość, a jednocześnie niezwykłe uniwersum. Niezwykłe uniwersum, gdzie z jednostkowej sytuacji, rzeczy, przedmiotu, konkretu, miejsca rodzi się coś, co jakby dotyczy każdego człowieka na kuli ziemskiej. Prawda? Bez względu na wyznanie, dokładnie, kolor skóry. Dokładnie. I miejsce zamieszkania. To prawda? I to jest wspaniałe. Myślę, że to piękna konkluzja dzisiejszej rozmowy, panie piękne. Profesorze. Nie byłoby takiej rozmowy, gdyby nie było kogoś, kto tą rozmowę prowadzi, wyzwala. No ja na ogół jestem z natury bardzo takim milczącym człowiekiem. Że prowadzący jest zapalnikiem, a odpowiadający ogniskiem? Tak widział. Dobrze, jak się właśnie obu stronom coś chce zrobić, takiego ciekawego właśnie. No przecież... Proszę panią, już to, że myśmy tu przyszli... To jest coś. To jest coś, ale to już jest daleka przeszłość i bezpowrotna. Czyli miejsce, czas, nastrój, emocje, to wszystko możemy zobaczyć w pana obrazach. Nie, a ja tego to ja nie wiem, to już musi... No ale ja jestem widzem moje i każdy obrazy... widz odbiera obraz inaczej. Proszę panią. Więc myślę, że... No właśnie. Moje... Każdy widz z tego wachlarza może wybrać coś dla siebie. Ja nie wiem, jakie są moje obrazy. Ja się dopiero dowiaduję o moich obrazach od oglądających. Dopiero wtedy się dowiaduję, jakie one są. Bo ja się na moich obrazach nie znam. Bo gdybym się znał, to bym dawno przestał malować. Czy to są dobre wiadomości? Na ogół miłe i dobre, ale na ogół to są niespodzianki, bo to są ciekawe interpretacje. Naprawdę niesamowite. Dzisiejsza rozmowa. Przez obraz, a tutaj ktoś mówi i pan daje mu pole do popisu, że tak powiem, niech się wypowie człowiek. I okazuje się, że co? Że jego wypowiedź rozmija się z pana przekazem? Jest zupełnie inna niż ja miałem to na myśli. Czy to w ogóle dobre? Takich myśli nie miałem. Bardzo dobre. To, jest bardzo, to znaczy, że intuicyjnie obraz namalowałem, który ma jakąś pojemność znaczeniową. To jest dla malarza najlepsza recenzja.
Bo ja tak naprawdę mam mordęgę, żebym użył dobrego koloru, żeby mi się światło jakoś ładnie ułożyło i żeby ta kreska, o której pani wspomniała, żeby ona była mi się po... miejscu. O właśnie, żeby była trafiona idealnie tu, na płótnie, nie tak jak jest tam. Bo tam to sama sobie jest, ale na płótnie. Weź ją, znajdź w dobrym miejscu na płótnie. Dokładnie. I to jest malarza największe zmartwienie. A potem interpretacja, no to już każdego odbiorcy. Jak jest, to jest cudownie. Ja myślę, że nie jeden odbiorca interpretuje pozytywnie bardzo pana obrazy. I tego panu życzę, żeby pan miał satysfakcję z tego, co pan robi. I nie wiem, czy życzę tego znalezienia, tego idealnego obrazu. Bo jak przestanie pan malować, no to będzie strata dla ludzkości. Oj, no i ludzkość bez malarstwa się obejdzie. No niekoniecznie. Nie, no. Mamy teraz czas pandemii, nie oszukujmy się. Właśnie bez zdrowia to trudnie, ale bez obrazu. Tak, ale do czego dążę? Chociaż obraz pomaga. Właśnie, mamy ten trudny taki czas. Trudny, tak. Który ta izolacja społeczna, to zagrożenie chorobą, jednak pokazał jasno i wyraźnie, że sztuka pomaga przetrwać to cierpienie, bo jednak psychika ludzka ma pewną odporność i ona pomału gdzieś tam się gasi, a w tym momencie te dzieła sztuki, czy malarskie, czy muzyczne, pomagają nam przetrwać, karmią naszą duszę, dają nam siłę do dalszej walki. Pięknie. Do egzystencji. Pięknie powiedziane. Jeżeli ja się przyczyniam moimi obrazami do tego, że człowiekowi to daje chociaż trochę ukojenia, to bardzo się z zapomina tego cieszę. O tym, co go obciąża. A ja myślę, że to bardzo dużo, żeby na chwilę zapomnieć o cierpieniu, tak. I przenieść się w taki inną świat piękna. Przestrzeń. Tak jest, tak. Przestrzeń piękna. O, ładnie powiedziane. Ja tak o sobie bym nie powiedział. Dziękuję. Jestem człowiekiem w tym momencie szczęśliwym. Przecież robię to, co lubię w sumie. No, Boże, no to ja nic... Naprawdę nie mam prawa. To brzmi bardzo nieprzyzwoicie w tych czasach. Bardzo nieprzyzwoicie, za to przepraszam. No ale co uczynię, jeśli tutaj tak jest, okoliczności takie są, a nie inne, że jest po prostu przestrzeń, swoboda. Ja myślę, że nie ma czego się wstydzić, że w zasadzie robi się, co się lubi, czerpie się z tego radość. Przepiękne, tak, Boże drogi, przepiękne niebo. Piękny kit. Mnie to chwyta zawsze takie coś, takie widoki, bardzo. Myślę, że piękno oddziałuje bardzo pozytywnie na każdego człowieka. Panie profesorze, możemy tak rozmawiać do rana, a tu już się ściemnia. Jest to w zasadzie ten moment, który pan też bardzo lubi w swojej bardzo twórczości, lubię, tak. Kiedy ten dzień przechodzi w noc. Proszę zobaczyć, rzeka zaczyna ziewać, bo zaraz będzie szła spać. Tafla się wyrówna idealnie, pozostaną tylko te takie poziome rysy, takie, nie? Ale to jest, no to jest genialne. No bo właśnie, gdyby to... tylko piony odbić tych krzeczorów, no to lustro, ale nie. To lustro musi być niepokojąco zepsute. I to czym? Bielą. Tu w tym momencie biel jest niepokojąca, a biel to jest symbol taki dosyć poważny, jeśli chodzi o symbolikę. Biel to jest też nie tylko symbol światła, biel to jest też symbol śmierci. Tak, no. Tak, to prawda. W niektórych akurat kulturach interpretacja, biały kolor jest interpretacja kolorem interpretacja tu jest już może bardzo daleka, no ale jakoś tam człowiek sobie pomaga w tym malowaniu. No panie profesorze, dochodzimy do tego, o czym rozmawialiśmy też w pracowni, gdzie powiedział pan, że pan czasami maluje, tutaj już się ściemnia, w zasadzie te ostatnie pociągnięcia pędzla są położone już, kiedy nic nie widać i potem jest taka niespodzianka, kiedy pan wraca do pracowni, co ja właściwie tam namalowałem. Tak. No to ja jestem taki trochę masochista, lubię sobie robić tego typu niespodzianki. Proszę panią. Czy te niespodzianki są przyjemne? Czy jest tak, och, jak fajnie ale wyszło. Ale lubię się i te, no właśnie, czasami jestem zarozumiały, że jednak coś wyszło. Tak to jest, znaczy lubi robić niespodzianki, prawda? No zwłaszcza przyjemne, no tak. Taka jest natura ludzka, że dążymy do zaspokajania. Jesteśmy hedonistami w pewnym momencie, tak? Mogę coś powiedzieć jeszcze na koniec? Proszę panią, tak sobie pięknie tu rozmawiamy. Bardzo pięknie dziękuję za temperaturę rozmowy, za pytania. Naprawdę
tu się tak w ogóle obijamy o różne bardzo ciekawe rzeczy. Natomiast proszę zauważyć jedna rzecz. Jest tutaj, w tym całym otoczeniu, jesteśmy wolni. Przecież ja nic nie muszę. Wziąłem Blejtram, jaki wziąłem, prawda? Tak. Nikt mnie do tego nie zmusza. Sztuka wyobraźnia w człowieku i sztuka to jest po prostu przestrzeń niesamowitej wolności. I człowiek do tego tęskni. Ja też między innymi dlatego tu jeżdżę. Zgadza się? Taki trochę o wyobraźni drugiego człowieka nic nie wiemy. Wolność ponad wszystko. To znaczy ponad wszystko? Nie, bo nie da się, musieliśmy się ubrać przecież w takie stroje, a nie inne, bo jest zimno, to nie da się. Nie, ale wolność w podejmowaniu jak gdyby decyzji, wolność wyobraźni. Przecież wyobraźnia jest najbardziej wolną przestrzenią. Co my sobie teraz wyobrażamy, proszę panią? No wyobrażać sobie możemy wszystko i nikt nam tego nie zabroni. No właśnie, no i na płótnie to coś, co się pojawia, to się ukonkretnia w jakiś sposób, ta wolność właśnie między innymi wyobraźni, wolność widzenia. O! Pięknie powiedziane. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo. To było bardzo piękne popołudnie. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. No już powiem szczerze, że dawno nie miałem tak inspirującego popołudnia jak dzisiaj. Po prostu chce mi się żyć i malować. O.